Przedstawiciele wszystkich środowisk przyjęli zaproszenie prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i przyjęli wspólne stanowisko w sprawie miejsca naszego regionu w kontrakcie terytorialnym. Spotkanie w Resursie Obywatelskiej było pierwszym, na które zaproszenie przyjęli przedstawiciele wszystkich środowisk Radomia. Co więcej, w trakcie którego toczyła się konstruktywna dyskusja pozbawiona politycznych zagrywek. Trzeba się spotykać i rozmawiać, tym bardziej, że sytuacja jest trudna. Te propozycje, które zostały złożone jako projekt nowej perspektywy finansowej, są dla nas bardzo niekorzystne. Trzeba zabiegać u władzy i zachęcać ją do współpracy, żeby trochę jednak te propozycje uległy zmianie na korzystniejsze dla nas. Jak najbardziej potrzebne są takie spotkania. Im więcej rozmawiamy na każde tematy dotyczące miasta Radomia, dotyczące ziemi radomskiej, to wszystko ma pozytywny wpływ później na rozwój. Podczas kilkugodzinnej dyskusji jej uczestnicy przyjęli tezy, jakie mają znaleźć się we wspólnym stanowisku. Wskazanie na duże zróżnicowanie Mazowsza i bardzo niską pozycję subregionu radomskiego w nim, przypomnienie o tym, że zgodnie z polityką spójności działania samorządu mają niwelować różnice, a nie je pogłębiać, oraz przypomnienie o zdecydowanym wsparciu o proporcjonalnym charakterze. To najważniejsze z nich. W piśmie, który ostatecznego kształtu nabierze wkrótce, uczestnicy spotkania będą domagać się m.in. zaprezentowania jasnych, precyzyjnych i mierzalnych kryteriów, na podstawie których wybierane były wnioski do kontraktu terytorialnego, oraz zweryfikowania projektów znajdujących się na tej liście. Dla mnie najważniejszym dzisiaj pytaniem wprost do rządu czy też sejmiku województwa mazowieckiego jest to, jaką strategię posiada sam Zarząd Województwa Mazowieckiego na ziemię radomską. Póki co nie został przedstawiony żaden projekt ze strony Województwa Mazowieckiego dla ziemi radomskiej w kontrakcie terytorialnym. Chcielibyśmy na ten temat rozmawiać. Tak jak usłyszeliśmy, kwestia nie jest zamknięta, więc to jest jak najbardziej czas na to, żeby przedstawiać nasze argumenty, które są poparte przede wszystkim liczbami, ale i również możliwościami i potrzebami tego regionu. Współpraca, rozmowa. Przypomnijmy, że zapisy projektu kontraktu wojewódzkiego determinujące rozwój naszego regionu w najbliższych kilkudziesięciu latach są dla Radomia i regionu bardzo niekorzystne. Od początku 2004 roku to rozwarstwienie pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią województwa mazowieckiego bardzo mocno przyspiesza. Stajemy się coraz biedniejsi ci, którzy są na Mazowszu, a Warszawa sama w sobie staje się coraz bogatsza. Jeżeli przyjmiemy za pewnik fundament rozwoju Unii Europejskiej, a więc zrównoważony rozwój, tu niestety nie mamy do czynienia z taką formułą. Zapisy kontraktu w takim kształcie oznaczają więc, że rozwój Radomia i ziemi radomskiej zostanie dramatycznie wstrzymany. Odcięcie od finansowania zewnętrznego i skierowanie całego strumienia środków na Warszawę pogłębi i tak już bardzo znaczny rozdźwięk między nami a stolicą. Będziemy, myślę, że walczyli do końca, żeby subregion dostał i sprawiedliwie został podzielony, żeby ludzie nie byli w sposób niewłaściwy przez to oceniani. Nie chodzi tu tylko o sam Radom, ale o cały subregion radomski. Walczymy i myślę, że coś z tego będzie, z tej walki. Jesteśmy po to tu dzisiaj, żeby wspólnie, bez względu na podziały polityczne, występować o to, bo myślę, że naszemu miastu i okolicom się to należy. Prezydent Andrzej Kosztowniak nie krył zadowolenia z faktu, że spotkanie przebiegło na merytorycznej dyskusji ponad wszelkimi podziałami politycznymi.